Od rana policjanci z województw śląskiego, małopolskiego i opolskiego prowadzą działania pod nazwą Bezpieczna Autostrada. Na autostradzie A4 dziś można spotkać liczne patrole policyjne, zarówno te z grupy SPID, policjantów z komisariatu autostradowego, jak i tych z ruchu drogowego. Policjanci przede wszystkim sprawdzają, czy kierowcy stosują się do limitów prędkości, ale także czy nie korzystają podczas jazdy z telefonu, czy zachowują ten wymagany przepisami na autostradach i drogach ekspresowych odstęp od poprzedzającego pojazdu oraz czy stosują się do zakazu wyprzedzania. Ruch na autostradzie kontrolować będą zarówno policjanci w oznakowanych radiowozach, jak i tych nieoznakowanych. Do rejestrowania wykroczeń drogowych wykorzystywany jest też policyjny dron. Zatrzymani kierowcy mogą spodziewać się surowszych kar w związku z nowym taryfikatorem mandatów, który obowiązuje od 16 września. To nie przypadek, że działania są prowadzone właśnie na autostradzie A4. W tym roku tylko na odcinku śląskim tej autostrady odnotowaliśmy 18 wypadków, w którym 3 osoby zginęły, a 19 zostało rannych. Co prawda jest to na razie mniej niż w roku ubiegłym, natomiast musimy o tym pamiętać, że na autostradach obowiązują duże limity prędkości, tak? A te duże prędkości wiążą się z tym, że przy okazji jakiegoś zdarzenia skutki mogą być tragiczne. Takie akcje organizowane są przez śląską policję regularnie. Ostatnia z nich była przeprowadzona w sierpniu.